Szczęść Boże, kochani, z tej strony Kamila. Chciałabym serdecznie Wam podziękować za każde modlitewne wsparcie z Waszej strony w intencji mojego zdrowia. Jest już coraz lepiej, ale po głosie słychać, że jeszcze trochę to potrwa, zanim wrócę do pełnej sprawności. A głównym powodem, dla którego odzywam się do Was, kochani, jest to, że chciałabym z Wami podzielić się świadectwem, w jaki sposób książka Małżeństwo w tajemnicach różańca autorstwa Ewy Grodzkiej i księdza Kamila Dąbrowskiego trafiła do nas, w nasze ręce. Zacznę od zdjęcia, które dołączane jest zawsze do rekolekcji. Widnieje na nim różaniec wojowniczy. Mój mąż Dawid jest wojownikiem Maryi i tą książkę otrzymał w prezencie podczas spotkania ogólnopolskiego wojowników Maryi w Bydgoszczy w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo. Wtedy po dniu pełnym wrażeń ze spotkania położył książkę na półce i tak czekała sobie na swój moment. Wtedy też byliśmy w trakcie rekolekcji Oddanie 33, a dokładniej odnawialiśmy oddanie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Serdecznie polecamy te rekolekcje, naprawdę zmieniają życie, tak jak są promowane. Książka trafiła w nasze ręce dokładnie w niedzielę. Wtedy to byliśmy na mszy świętej, podczas której poszliśmy wtedy do spowiedzi, ponieważ przygotowywaliśmy się do dnia oddania, czyli zakończenia rekolekcji Oddanie 33. I pamiętam, jak poszłam do spowiedzi, wyszłam do konfesjonału, spowiadałam się księdzu. Z grzechów związanych z naszym małżeństwem, przede wszystkim i relacją z mężem. Był to taki czas, kiedy nie mieliśmy takiego kryzysu, ale te relacje nasze nie były najlepsze. Wiadomo, jakieś kłótnie, nieporozumienia, brak czasu na spokojną rozmowę, brak chęci na rozwiązanie jakichś tam konfliktów. Każdy z nas zajmowało się swoimi sprawami. No i tak spowiadam się w tym konfesjonale z tych grzechów, bo wiadomo, były jakieś tam kłótnie. No i wiadomo, pojawiają się jakieś takie przykre słowa w czasie niej. No i proszę księdza o naukę pokutę i oczywiście rozgrzeszenie. I ksiądz wtedy mówi, że w ramach pokuty mam odmówić wraz z mężem dziesiątkę różańca, a dokładnie tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego. No i tak wróciliśmy do domu, dzieci położyliśmy spać, no i mówię do męża. Najpierw, że przepraszam go za wszystkie przykrości i złości z mojej strony w ostatnim czasie i że chciałabym bardzo z nim odmówić różaniec, a dokładnie tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, bo taka jest moja pokuta po spowiedzi. No więc podeszłam do półki, szukam książki, która zawiera rozważania różańcowe. No i patrzę, jest książka Małżeństwo w tajemnicach różańca. Zobaczymy tą książkę. Otwieramy rozważania dotyczące właśnie tej tajemnicy, zesłanie Ducha Świętego. Zaczynamy czytać, modlić się. No i te słowa, które były zawarte w tej książce, tak bardzo do nas trafiły, poruszyły nasze serca i otworzyły nam oczy na wiele spraw, których nie rozumieliśmy, nie dostrzegaliśmy. Teraz wiemy, że było to światło Ducha Świętego, które pokazał nam, jak teraz wyglądają nasze relacje i jak wiele moglibyśmy zyskać dla siebie, dla nas,
gdybyśmy zaczęli pracować nad nimi, dbać o nie. Po modlitwie czuliśmy niedosyt, chcemy jeszcze. Zobaczyliśmy, że rekolekcje powinny zostać rozpoczęte w poniedziałek. A mieliśmy niedzielę, no więc wiedzieliśmy już, jak będziemy spędzać jutrzejszy dzień. Każdy z nas chciał bardzo zagłębić się we wszystkie rozważania tajemnic różańca. Matka Boża jest w naszym życiu bardzo ważna. Wiele zmian w naszym życiu właśnie ona wyprosiła u Pana Boga. Wiedzieliśmy, że z nią wszystko się uda. Dlatego rozpoczęliśmy w poniedziałek rekolekcje małżeńskie w tajemnicach różańca. No nie powiem, że każdy dzień rozważań był dla nas lekki, łatwy i przyjemny. Można powiedzieć, że była to 28-dniowa terapia małżeńska. Każdego dnia oprócz wspólnej modlitwy przerabialiśmy ciężkie tematy. Nie obyło się bez płaczu, nie obyło się bez kłótni czasami, ale czuliśmy, że jest przy tym obecna Matka Boża, że ona nas wspiera, że robimy to dla nas. I miło, że był to trudny czas, bo był to czas też oczyszczenia pewnych tematów, to mieliśmy poczucie, że jest to bardzo ważne. I mimo codziennych obowiązków, spraw małych dzieci, to udawało nam się właśnie znaleźć chociaż wieczorem czas właśnie na tą wspólną modlitwę i przeczytanie rozważań. Pewnie teraz zastanawiacie się, czy te rekolekcje spowodowały u nas jakąś diametralną zmianę w naszych relacjach. Szczerze mówiąc, no to nie. Jednak te rekolekcje uświadomiły nas, co tak naprawdę w życiu jest ważne, na czym powinniśmy się skupiać. I zrozumieliśmy też, że zdarza nam się błądzić, ale ważne jest to, abyśmy się znaleźli. Albo jedno pociągnęło drugie i sprowadziło na właściwą drogę. A droga małżeńska to przecież droga do zbawienia, do nieba. Abyśmy tu, na ziemi, wspierali się, wzrastali w oczach Boga. Te rekolekcje właśnie dały nam taką świadomość. Dzięki temu wiedzieliśmy, nad czym mamy pracować, co mamy robić, jak dalej postępować. A niestety w dzisiejszym świecie łatwo się pogubić. Wiele małżeństw rozpada się, nie zdając sobie sprawy właśnie z tej prawdy życia. Wiele małżeństw się rozpada, a tym samym rozpadają się całe rodziny. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. Jednak zapragnęliśmy, żeby jakoś temu przeciwstawić się. Dlatego narodziło się w nas takie poczucie, że chcielibyśmy, aby więcej małżeństw poznało te rekolekcje, poznało te rozważania, prawdy, które są tu zawarte, aby miało świadomość właśnie tej drogi. I tak dowiedzieliśmy się, że w naszym otoczeniu nie dzieje się najlepiej w małżeństwach naszych znajomych. No i modliliśmy się za nich i zrodziło się właśnie takie pragnienie serca, żeby właśnie teraz zorganizować rekolekcje dla wielu małżeństw. I tak powstała grupa na WhatsAppie, a później powstały materiały związane z rekolekcjami, które są udostępnione również na YouTubie.
tak aby dotrzeć do jak największej ilości małżeństw, które potrzebują właśnie tego wsparcia. Nasza historia nie jest jakaś dramatyczna. Mamy świadomość, że wiele małżeństw jest w o wiele trudniejszej sytuacji. Wiele małżeństw już się rozstało. Ale mamy świadomość, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wierzymy, że wiele małżeństw da się jeszcze uratować. Kochani, jest już późno. Ja to nagrywam wieczorem, więc chciałabym już w tym momencie zakończyć to świadectwo i zachęcić Was, kochani, do dzielenia się świadectwem. Każda taka historia jest namiastką obecności Bożej. Otaczamy Was, kochani, modlitwą i wierzymy, że te rekolekcje przyniosą w Waszych małżeństwach wielkie owoce. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.